Agata Kępa, Mateusz Gwóźdź, cześć, witamy na kanale lub bezpośrednio. Dzisiaj, jako że rozmawiam z kolejną osobą, która jest przykładem sprawnej partycypacji młodych, będzie znowu o partycypacji młodych, tym razem trochę z nieco innego ujęcia, bo Mateusz tak naprawdę przez jakiś czas i do niedawna sprawował funkcję młodzieżowego zastępcy prezydenta w Zawierciu, więc dowiemy się, czym w ogóle jest ta funkcja i przy okazji porozmawiamy o kilku innych tematach. Miło mi Cię gościć na kanale. Mnie również bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i widzów. Także tutaj, jak już zajawiłam, będzie o tej partycypacji młodych. Tak naprawdę tego działania uczymy się od młodości. Myślę, że to jest doświadczenie nie tylko moje, ale bardzo wielu innych osób, które działają cały czas gdzieś w życiu społecznym czy w trzecim sektorze, że uczymy się tego właśnie już do tych często czasów nastoletnich. Co więcej, właśnie ten aktywizm nas wciąga i zaczyna się tak, że zaczynamy od wolontariatu czy samorządu szkolnego, a potem się już tylko rozkręcamy. Sprzyja na pewno temu sprawna polityka młodzieżowa i to, że nasze otoczenie nie tylko umożliwia nam działanie, ale też do tego zachęca. No i tutaj właśnie na przykładzie tego Zawiercia, którego jesteś mieszkańcem, w którym też działasz, chciałam porozmawiać o tym, jak właśnie kreować taką sprawną politykę młodzieżową. Wydaje mi się, że ona do Zawiercia nie tyle jakby teraz zawitała, to co trochę powraca, bo po kilku latach przerwy na przykład reaktywowano Młodzieżową Radę Miasta, też między innymi dzięki Tobie, o czym będzie mowa. Jak w takim razie według Ciebie działa ta sprawna polityka młodzieżowa? Jaka ona musi być, tak żeby umożliwiać, nie tylko umożliwiać, ale też zachęcać młodych do działania? No to tak. Myślę, że masz rację. Zawiercie, będąc małym, stosunkowo małym miastem, liczącym sobie tak naprawdę około 50 tysięcy mieszkańców, no można pomyśleć sobie, że nie będzie stało najlepiej pod względem właśnie takiej partycypacji młodzieżowej. Natomiast rzecz ma się zgoła inaczej u nas. Ludzie młodzi coraz bardziej chcą się angażować w życie miasta. Natomiast tego, co się stało właśnie tak popularne, myślę, że nie nazwałbym do końca w tak dużym stopniu polityką młodzieżową, co na ten moment działalnością społeczną. To znaczy, młodzi ludzie organizują eventy, prowadzą projekty społeczne. Oczywiście mamy w mieście instytucje noszące znamiona polityczne, takie jak właśnie Młodzieżowa Rada Miasta, która została niedawno, to znaczy już tak naprawdę ze 2 lata temu, przywrócona. Lecz mamy również bardzo dużo takich instytucji, organizacji, które właśnie działają stricte społecznie, czyli na przykład Zawierciańskie Forum Młodzieży, które było swoistą odpowiedzią na zlikwidowanie MRM-u, a także Miejski Ośrodek Kultury, który szkoli i ma w swoich szeregach bardzo dużą ilość wolontariuszy, którzy na przykład pomagają właśnie przy organizacji różnych kulturalnych wydarzeń na terenie naszego miasta. A oczywiście jednak to, co powiedziałaś, czyli to, że ta polityka młodzieżowa pozwala ludziom dalej wkraczać w, no, na głębsze wody, jeśli chodzi o w ogóle politykę lokalną, ma miejsce, ponieważ na przykład niektórzy młodzieżowi radni poprzednich kadencji stali się dorosłymi radnymi miasta Zawiercie, więc to też jak najbardziej widać. Jednak w ocenie tego, co dzieje się w Zawierciu, no myślę, że to na razie jest taka bardziej działalność społeczna. No i jeszcze spytałaś, czy to dobrze u nas działa. Myślę, że tak. Natomiast jak z kwestią angażowania się młodzieży wszędzie, myślę, że w dużej mierze jest to dzięki temu, że jest to wspierane. I myślę, że aktywność młodych, nieważne w jakim mieście, nieważne w jakim regionie, jest zawsze uwarunkowana troszeczkę tym, jakie środowisko ta młodzież ma właśnie dla swojej aktywności. Czy ono jest wspierające, czy
no, nie daje im tych narzędzi do rąk, ponieważ no, młodzi ludzie to młodzi ludzie i oni jeszcze też nie zawsze do końca wszystko wiedzą, nie zawsze do końca mają to know-how, no i trudno się dziwić, prawda, bo chodzą jeszcze do szkół, więc myślę, że od tego dużo zależy, a w Zawierciu się to środowisko po prostu już kilka dobrych lat temu ukształtowało, co może być jednym z głównych powodów, dlaczego to stoi tak dobrze na tle innych miast. No i właśnie w Zawierciu młodzi mają swoją reprezentację w postaci tego, że właśnie istnieje chociażby stanowisko młodzieżowego zastępcy prezydenta, którym zostałeś w 2022 roku. W tym samym czasie Jakub Kosoń został członkiem zarządu powiatu, więc jakby widać, że te osoby młode tak naprawdę gdzieś mniej więcej u progu pełnoletności stają się jakby też reprezentantami, których jakby głos się liczy. Tutaj chciałam się właśnie zapytać o tą funkcję młodzieżowego zastępcy prezydenta, bo to jest coś, z czym się nie spotykamy w innych miastach. Czym ona jest i jakie kompetencje ma młodzieżowy zastępca prezydenta miasta i jak ta funkcja funkcjonuje w Zawierciu, od kiedy tak naprawdę istnieje stanowisko młodzieżowego zastępcy prezydenta? Okej, no to zacznę może od ostatniego pytania. Ponieważ instytucja młodzieżowego zastępcy prezydenta tak naprawdę funkcjonuje w Zawierciu już od 2018 roku, gdy to właśnie po wyborach samorządowych w tym roku prezydent Łukasz Konarski zdecydował się utworzyć tą instytucję. Wtedy objął ją Kuba Kosoń. Już wtedy zapalony działacz na rzecz miasta, który pisał między innymi teksty na temat tego, co się w mieście w danej chwili działo. No a także mój dobry kolega, ponieważ zdążyliśmy się już przez te kilka lat wspólnej działalności zaprzyjaźnić. A prezydent dostrzegł zaangażowanie Kuby i zdecydował się nadać mu tę funkcję w drodze zarządzania. I przez te kilka lat Kuba zrobił naprawdę dużo dla miasta, na przykład organizował kulturalne wydarzenia, które przynajmniej moim zdaniem były jego specjalnością, Wieczory Młodych Talentów. I gdy znalazł się w zarządzie powiatu, co po raz kolejny też notabene pokazuje, że ci ludzie z polityki młodzieżowej bardzo często idą dalej, na głębsze wody, ta funkcja przypadła mnie. Jeśli miałbym określić, czym jest instytucja młodzieżowego zastępcy prezydenta, powiedziałbym, że jest to takie mniej lub bardziej formalne zaproszenie do współtworzenia życia miasta, do poznania mechanizmów, które nim rządzą, i tak naprawdę poznania tego, jak miasto działa od środka. Jest to funkcja całkowicie społeczna, oczywiście. Jej głównym zadaniem powiedziałbym, że jest angażowanie młodych właśnie w sprawy miasta i promowanie tego zaangażowania przy różnych poszczególnych okazjach. Młodzieżowy zastępca, mimo tego, że tak naprawdę nie ma żadnych pokaźnych kompetencji, jest takim łącznikiem między Urzędem Miasta a młodzieżą. Czasem zresztą bardzo potrzebnym łącznikiem, ponieważ gdy młodzi chcą coś zrobić, no bardzo często nie do końca wiedzą do kogo, gdzie mają się z tym udać. A jeśli istnieje osoba, która jest w stanie im w tym pomóc, to cały ten proces staje się o wiele, wiele łatwiejszy. I myślę, że w takim największym skrócie na tym polega to, co młodzieżowy zastępca robi. A co to by się udało zrealizować w Zawierciu właśnie podczas pełnienia tej funkcji? Ojej, tak naprawdę to, co ja robiłem, to różniło się w zależności od tego, co aktualnie działo się w mieście. Ponieważ, tak jak mówiłem, głównym zadaniem młodzieżowego zastępcy jest angażowanie tych wszystkich młodych w życie miasta, co znaczy, że przy danym wydarzeniu moim zadaniem było robić, co mogę, aby jak największa ilość z tych ludzi, właśnie głównie członków Zawiercińskiego Forum Młodzieży, pomogło w organizacji lub dołączyło
jakąkolwiek swoją cegiełkę w ten proces, no to to też robiłem. Starałem również się pomagać w realizacji ich własnych pomysłów, które wyszły bezpośrednio od tych ludzi. I no, pomóc im po prostu wprowadzić je w życie, czego myślę, że dobrym przykładem na przykład był wywiad, który razem z Zawierciańskim Forum Młodzieży udało nam się przeprowadzić z Katarzyną Gacek, pisarką, autorką kryminałów i książek dla dzieci, który przeprowadziliśmy w Zawierciańskim MOK-u. Bardzo lubiłem również współkoordynować projekty społeczne, które były zainicjowane przez moich rówieśników, takie jak na przykład Zawierciański Projekt Ekologiczny, który w tym roku miał już na przykład swoją trzecią edycję i był zapoczątkowany przez tutejszych harcerzy, a tylko współprowadzony przez Zawierciańskie Forum Młodzieży. Zresztą, takich projektów w naszym mieście myślę, że było już bardzo, bardzo dużo, ponieważ między innymi w mieście działał program Zawierciańskiej Akademii Młodych Liderów. Miała już miejsce w tamtym roku jego druga edycja, gdzie właśnie młodzi ludzie zostali wyposażeni w narzędzia, w pomoc mentorów, ekspertów, którzy pomagali im te projekty społeczne właśnie wprowadzać w życie. Ja też wtedy jako jeden z tych mentorów właśnie koordynowałem jedną z grup przeprowadzających taki projekt społeczny. No i myślę, że jeśli miałbym powiedzieć, z czego jestem najbardziej zadowolony, patrząc na ten cały okres, to myślę, że jest to właśnie fakt, że młodzieży w Zawierciu nadal się chce, ponieważ no, zadaniem młodzieżowego zastępcy jest nie tyle samemu robienie za młodzież, co przeprowadzenie tą młodzież przez to całe know-how w taki sposób, żeby ona też zaczęła sama robić rzeczy. I myślę, że pomimo takich fluktuacji w zaangażowaniu, które oczywiście zawsze są i będą, ta aktywność jest nadal promowana i z tego się najbardziej cieszę, no bo to znaczy, że było to w jakiś sposób efektywne, prawda? No i tutaj jednym z przykładów tego, że młodzież może działać w Zawierciu, jest także Młodzieżowa Rada Miasta, którą mamy w dużej liczbie gmin, powiatów właśnie w Polsce. Ona w Zawierciu przestała istnieć w 2019 roku i została reaktywowana w czerwcu 2021 roku. No i to tak naprawdę dzięki obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. I to wszystko też dzięki młodym ludziom, którzy chcieli, żeby ona była reaktywowana. Jak wam się udało przywrócić MRM w Zawierciu? No to jest długa i ciekawa historia, ponieważ rzeczywiście Młodzieżowa Rada Miasta Zawiercie powstała tak na przełomie 2015-2016 roku. Natomiast w 2019 roku, tak jak już wspomniałaś, została rozwiązana. Oficjalnym powodem tego rozwiązania były niedociągnięcia natury prawnej, które były rzekomo obecne w uchwale powołującej Radę. Lecz w rzeczywistości, tak jak każdy doskonale wiedział, no powodem była niechęć niestety w większości dorosłych radnych do współpracy z młodzieżą. Tę niechęć potęgował jeszcze fakt, że wielu młodzieżowych radnych, tak jak wspomniałem, rzeczywiście startowało potem w wyborach samorządowych i zostawało radnymi Zawiercia, a także to, że młodzi zawsze mieli dobre stosunki z panem prezydentem, który promował ich działania i no, między innymi powołał właśnie instytucję młodzieżowego zastępcy, a także miał bardzo duży wkład w powstanie samej Młodzieżowej Rady. Za panem prezydentem no, w tym czasie Rada Miejska, lekko to ujmując, nie przepadała, więc to również miało wpływ na tę decyzję. Była to tak naprawdę jedyna taka sytuacja w Polsce i myślę, że wywołała niemałe zamieszanie w mediach, ponieważ powstawały artykuły na ten temat, było pisane o tym w gazetach. No jednak po rozwiązaniu MRM-u młodzież w przeciwieństwie do tego,
czego oczekiwali radni, nie zdecydowała się zawiesić broni, przestać się angażować, tylko zrobić przeciwieństwo tego, ponieważ założyli Zawierciańskie Forum Młodzieży. Zawierciańskie Forum Młodzieży, które tak naprawdę u szczytu swojej popularności zrzeszało niemal 200 osób, co jest moim zdaniem przynajmniej ogromną ilością jak na 50-tysięczne miasto. To jednak nie był koniec, ponieważ tak jak już właśnie wspomniałaś, w 2021 roku zdecydowaliśmy się podjąć próbę oficjalnego przywrócenia MRM-u. No i myślę, że to był taki przełomowy moment, kiedy utworzyliśmy Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. We współpracy z prawnikiem urzędowym przygotowywaliśmy uchwałę, która wtedy miała zostać przedłożona Radzie Miejskiej, a także taki potencjalny statut, który miał w nowo powstałej Młodzieżowej Radzie Miasta obowiązywać. A następnie wystartowaliśmy z akcją promującą tą całą naszą inicjatywę. No i podczas tej akcji wsparła nas, myślę, większość parlamentarzystów i parlamentarzystek z regionu, co też w ogóle wyszło poza nasze najśmielsze oczekiwania, a także młodzieżowe rady innych miast, na przykład Dąbrowy Górniczej. Efekt był taki, że udało nam się zebrać niemal 1000 podpisów, podczas gdy progiem potrzebnym do przedłożenia takiej uchwały na sesji Rady Miejskiej było co najmniej 300, czyli trzykrotnie ten próg został, prawda, przebity. No i udało nam się, przedłożyliśmy ten projekt, natomiast nie był to jednak koniec całej walki, ponieważ podczas sesji, na której ta nasza uchwała była przedstawiana, no, próbowano ją usunąć z porządku obrad. Cała wspomniana sesja trwała w ogóle 8 godzin, podczas których dyskusja między nami a radnymi potrafiła być naprawdę mocno napięta. No ale w końcu, w okolicach godziny 18, ta uchwała została przyjęta, a my zmęczeni już niemiłosiernie, ale zadowoleni z naszego sukcesu, mogliśmy właśnie wreszcie iść do domu ze świadomością, że nam się udało i że Młodzieżowa Rada została przywrócona. No to myślę, że trzeba złożyć gratulacje, bo rzeczywiście Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza to jest takie dosyć proste narzędzie w tym momencie, bo nie trzeba tak zbierać zbyt wielu podpisów, w przeciwieństwie do tego, jak wyglądało to kiedyś. I one jest wykorzystywane w wielu gminach właśnie do tego, żeby mieszkańcy mogli bezpośrednio wypowiadać się na temat, który ich interesuje. Ale zebrać 1000 podpisów stacjonarnie w mieście, które ma około 50 tysięcy mieszkańców, no to rzeczywiście jest sporo, także tutaj na pewno gratulacje. Jeśli właśnie chcecie też dowiedzieć się więcej, czy to o Młodzieżowych Radach Miasta, czy o Obywatelskiej Inicjatywie Uchwałodawczej, no to ja też polecam tutaj kanał lub bezpośrednio, bo i o jednym, i o drugim temacie już szerzej też była mowa. O Młodzieżowej Radzie Miasta rozmawiałam z Jadwigą Mizerską, czyli obecną opiekunką Młodzieżowej Rady Miasta w Krakowie i byłą członkinią i przewodniczącą właśnie Młodzieżowej Rady Miasta w Krakowie. Także to też jest temat, który dla mnie jest bardzo istotny, bo sama tak naprawdę dorastałam w MRM-ie, tylko w Rudzie Śląskiej i myślę, że to też sprawiło, że mam teraz dużo chęci i ochoty do działania. A tutaj jeszcze zatrzymując się na chwilę przy tej Obywatelskiej Inicjatywie Uchwałodawczej Waszej, żeby przywrócić MRM, żeby on właśnie na nowo powstał. Skąd pomysł, żeby właśnie z tych wszystkich dostępnych narzędzi, opcji, które są, właśnie zdecydować się na to? Myślę, że wzięliśmy wiele różnych czynników tak naprawdę pod uwagę, natomiast takimi znaczącymi było to przede wszystkim, że jeśli dana uchwała zostaje przedłożona Radzie Miasta drogą Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej,
no to ona jest w jakiś sposób głosem ludu, głosem mieszkańców miasta, nie tylko młodzieży zainteresowanej tematem, ale również starszego pokolenia, pokolenia w średnim wieku. I jeśli taki wniosek zostaje przedłożony z 1000 podpisów pod nim, no to jednak nie można go do końca zlekceważyć, a przynajmniej nie jest to tak dobrze widziane, niż jakby to była inicjatywa na przykład prezydencka albo któregoś z radnych. Myślę, że też znaczące było to, że jeśli projekt uchwały, ja teraz już nie do końca to pamiętam, troszeczkę czasu minęło, zostaje wniesiony w drodze obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, to nie można go tak łatwo usunąć z porządku obrad. To znaczy, to się dzieje w taki sposób, że radni mają jakiś czas na rozpatrzenie go i tego nie można Tak, w w ciągu nieskończoność 3 miesięcy. przeciągać. Tak, właśnie w ciągu 3 miesięcy, Dokładnie. jeśli ta inicjatywa zostanie wniesiona, no to radni mają obowiązek na jakiejś sesji w ciągu 3 miesięcy głosować nad tym, chociaż znam też przypadki z Polski, kiedy niestety było to przeciągane. Tak, i te właśnie te 3 miesiące również mieliśmy w głowie te 2 lata temu, i chcąc to zrobić jak najszybciej, i też nie ukrywajmy, troszeczkę postawić w szachu niektórych, którzy mogliby nie chcieć takiego rozpatrzenia tego wniosku, no to się zdecydowaliśmy skorzystać z tej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. I myślę, że to były takie główne 2 powody, dlaczego wybraliśmy tę drogę. I radni się przychylili wtedy do Waszego zdania, no i dzięki temu od 2021 roku w Zawierciu znowu istnieje Młodzieżowa Rada Miasta. Ale Twoje działanie nie skończyło się na MRM-ie i na byciu młodzieżowym zastępcą prezydenta. Jak inaczej jakby wykorzystujesz te możliwości, by działać społecznie i już tak szerzej, jakie młodzi mają inne możliwości, żeby zacząć właśnie działać społecznie? I by budować, tworzyć społeczeństwo obywatelskie, jak się mogą włączyć do działania. To prawda. To znaczy, oprócz tego, że działałem jako młodzieżowy zastępca, to udzielam się jeszcze na przykład w Stowarzyszeniu Młodzi Nowocześni, gdzie również staram się dołożyć swoją cegiełkę do zmian zachodzących, tym razem już troszeczkę szerzej, bo w kraju, głównie poprzez organizowanie akcji informacyjnych, opiniotwórczych, organizowanie demonstracji, udziału w debatach. Czy szeroko rozumianej działalności w mediach społecznościowych. Zajmuję się też między innymi kontaktami między moim stowarzyszeniem a innymi stowarzyszeniami europejskimi o podobnym profilu. Oczywiście to, co robię, ma troszeczkę polityczny wydźwięk, ponieważ Stowarzyszenie Młodzi Nowocześni jest jednak związane z Partią Nowoczesna. Natomiast myślę, że jest naprawdę wiele miejsc, gdzie młodzi mogą się odnaleźć i rozpocząć swoją działalność, które naprawdę nie muszą mieć żadnych politycznych konotacji. Są to fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, nawet nie mające bytu prawnego, czy nawet startupy mające na celu poprawę jakości życia w danej społeczności. Wielu moich znajomych znam, którzy właśnie też się w takie startupy angażują. Myślę, że wystarczy się tak naprawdę zainteresować, poszukać takiego środowiska, które będzie nam odpowiadać, a prędzej czy później się to uda. Natomiast jeśli nie, to zawsze można stworzyć je samemu, choć w młodym wieku też wiadomo, czasem wymaga to pomocy z zewnątrz i tak jak już mówiłem, takiego know-how. Aczkolwiek nie jest niemożliwe, bo myślę, że taka pomoc dzisiaj już jest bardzo szeroko oferowana, no jest na pewno lepiej niż było kiedyś. Więc widzimy, że tych możliwości jest bardzo dużo. Na pewno jakby tutaj też to, o czym rozmawialiśmy na samym początku, czyli jeśli miasto, czy w ogóle
powiedzmy dorośli, chociaż ci młodzi też są już często dorosłymi osobami, wspierają to działanie młodych. To jest dużo po prostu łatwiej zacząć działać i wtedy się po prostu chce i gdzieś staje się to naturalne. Całą tak naprawdę rozmowę gdzieś toczymy wokół tej partycypacji młodych. Dlaczego ona jest dla ciebie ważna i czy uważasz, że ona jest tak ważna też szerzej po prostu w społeczeństwie do tego, żeby społeczeństwo sprawnie i włączająco funkcjonowało? To znaczy, żyjąc w demokracji, czyli w systemie, w którym żyjemy obecnie, no jeśli pragnie się jakiejś zmiany, no to nie można czekać na to, aż ktoś przyjdzie i zrobi to za nas. Tylko bierze się sprawy w swoje ręce i właśnie po prostu się to robi. Myślę, że uczenie młodych demokracji bezpośredniej, to jest właśnie uczenie ich, że zasady gry są takie, a nie inne. I myślę, że jest to jedna z najważniejszych po prostu rzeczy, które trzeba ich uczyć w szkołach, poza szkołami, właśnie za pomocą takich instytucji w mieście, a także wszelkiego rodzaju organizacji pozarządowych. Ponieważ od tego, jak oni teraz zostaną nauczeni przez te wszystkie instytucje tych zasad, będzie zależeć to, jakie postawy będą prezentowali w przyszłości, prawda? Czy będą właśnie, tak jak powiedziałem, brać sprawy w swoje ręce, czy no, biernie i sfrustrowani czekać, aż ktoś inny przyjdzie, no i nigdy tak naprawdę nie będąc zadowolonym z tego, jak ci inni to wszystko robią. Myślę, że od tego zależy również bardzo dużo takich już naprawdę ważnych rzeczy na szczeblu ogólnonarodowym, ogólnokrajowym, ponieważ od frekwencji wyborczej, która też się łączy z partycypacją młodych, zależeć może na przykład wynik wyborów parlamentarnych, od takiej edukacji młodzieży na tematy około społeczne, około państwowe, może zależeć poziom posłuchu społecznego u populistów. No, co również jest wielkim problemem, ponieważ no, wtedy mniej ludzi będzie potencjalnie zainteresowanych no, takimi opcjami, które nie do końca merytorycznie przemawiają do tego tłumu, a wykorzystują na przykład emocje. Myślę, że to jest tak naprawdę podstawa tego, co powinniśmy przekazywać młodym dla ich własnego dobra. No, ponieważ żyjemy, tak jak powiedziałem, w takim, a nie innym systemie. Kiedyś słyszałem taką frazę, że mamy demokrację, natomiast musimy sobie jeszcze wychować demokratów. I myślę, że się z tym w pełni zgodzę i według tego powinniśmy właśnie żyć tutaj. To już tak naprawdę kończąc, bo jesteśmy też na kanale lub bezpośrednio i tutaj sam teraz mówiłeś o demokracji. Czym dla ciebie jest demokracja bezpośrednia? Bo to twoje działanie, chociaż częściowo są przykładem tak naprawdę demokracji bezpośredniej, chociażby obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w sprawie reaktywacji MRM-u w Zawierciu. No tak jak mówię, no, demokracja bezpośrednia, czyli może nie tyle no ale też umiejętność takiego bezpośredniego partycypowania w życiu społecznym, w życiu politycznym, no to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które powinno się uczyć młodzież już od najmłodszych lat. No i tak jak mówiłem wcześniej, no, to jakie postawy ta młodzież wykształci w sobie we wczesnym wieku, no, będzie potem rzutować na to, jak będą zachowywać się później. I demokracja, szczególnie bezpośrednia, moim zdaniem jest najtrudniejsza do nauczenia, szczególnie młode osoby, które mają swoje własne życia, szkoły. No, tego czasu jest po prostu zwyczajnie bardzo mało czasem.
i mimo tego trzeba to jakoś przemycać, na przykład na wiedzę o społeczeństwie w szkołach, no albo właśnie za pośrednictwem takich instytucji jak Młodzieżowe Rady Miasta. Myślę, że już tutaj kilka razy tak naprawdę powiedziałem, od czego zależy ten poziom wiedzy ogólnej na temat tego, jak działa właśnie lokalna społeczność, państwo i tak dalej. No powiem jeszcze raz, no jest to bardzo, bardzo ważne, ponieważ no chcemy jakoś się, prawda, od tego myślenia sowieckiego już oddzielić grubą linią, jak już w tym systemie sowieckim nie żyjemy. Wypadałoby sobie zacząć, prawda, ogarniać rzeczywistość tak, jak my tego chcemy, a nie tak, jak tego chcą inni, a nie sfrustrowanym czekać, no aż to zrobi ktoś, partia X, no a potem krzyczeć w niebogłosy, ponieważ no zrobili to nie tak, jak chcemy. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ze mną na kanale lub bezpośrednio był Mateusz Gwóźdź, do niedawna młodzieżowy zastępca prezydenta w Zawierciu i mogę powiedzieć, że właśnie działacz i aktywista z Zawiercia. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam również. Cześć!